moskve klube i znaju me gembi. Studio u basu i bambini, svi će pentni, nije jedan tu taj lokal. Nas su besemnih, vražen Hendrix, potikam headcag loka. Skrecam lolka, s utkom kolka, u tutkom koka, bardzo sroga. Dzień dobry, jestem w studiu Concrete Melodies. Mój tata opowie o dwóch płytach. Opowiem wam o dwóch płytach, to moja córka, uczymy się bitów, tak? Będzie niedługo dobrym producentem, a co chciałem powiedzieć na temat producentów, na temat studia, na temat muzyki? Chciałem was zaprosić do sprawdzenia nowej płyty, która wychodzi 1 października. Raz, dwa, trzy, wyglądasz trendy, w podkoszu sexy baby. Każdy na sali gapi na ciebie się jak Abandi, urodu niczym z Indii. Między innymi ćwiczysz jogę, mówisz, że studiujesz filozofię w sobotnie noce. Z przybudowanym nosem, jesteś zakazanym owocem. Płyta nazywa się Beatstape Music Breeze, wydana przy współpracy z portalem musicbreeze.com. I płyta zawiera 17 instrumentali jednych z najlepszych producentów w Polsce. Sprawdźcie tą płytę, bo zastanówcie się, jak brzmiałby wasz ulubiony MC, cały jego przekaz, gdyby nagrywał na jakimś gniocie albo do akompaniamentu orkiestry weselnej. Chyba słabo. W końcu przekaz przekazem, ale też w hip-hopie chodzi o muzykę, to jest kwintesencja. Druga płyta, na którą chcę was zaprosić, to mixtape. Mixtape mojego ziomka Brada. Będę gościem na tym mixtape'ie. Mixtape będzie na instrumentalach amerykańskich, niewykluczone, że na polskich. Niewykluczone, że na którymś z tych instrumentali, na przykład tym, chłopaków z Concrete Melodies. Dlatego zapraszam was do sprawdzenia mixtape'u Brada, który tuż też już niebawem się ukaże. Przy okazji pozdrawiam Brada, Rap and Roll Gang, Music Breeze i Concrete Melodies. Pokój! Niespodziewania, SMS, Motorola, metaforą, wszystkim plant amatorom, grube lolo. Drypy na tropie, złoto za kafurko, bez kitali, za biklem, za mi bibulko. Pakiet kota, lepszy niż dupa, palisz one mena, tu ma na trzy głupa.